Przeczytam teraz wiersz Wiktoria, który jest taką reminiscencją czasu końca wojny w Polsce. Dlaczego nie tańczyłam na polach elizejskich, kiedy tłum wiwatował na cześć końca wojny? Dlaczego to nie ja rzuciłam się w ramiona temu marynarzowi, który schodząc z trapu z płóciennym workiem na ramieniu, biegł ku mnie, przepychając się przez rozgorączkowany tłum, rozszalałe dźwięki be-bopa, na przemian z marsylianką i hymnem Boże Strzeż Królowej. Dlaczego nie rozbiłam butelki szampana w pobliżu ich obu, ubranych jeszcze w angielskie mundury i nie przeczuwających, że kiedyś stanę u końca ich drogi? Dlaczego pisane mi było, żebym na głównej ulicy Lublina, na widok wchodzących oddziałów z czerwonymi gwiazdami, płakała z radości, że nie usłyszę już znienawidzonego raus i halt i z szarpiącego żalu, że jest to cena za utracone marzenie o triumfalnym wjeździe bohatera na białym koniu i o powrocie tych, którzy podwójnie oszukani tu już wracać nie chcieli. Stanęliśmy więc, ci co się zachowali, na ulicach obróconej w pustynię Warszawy i dziś, po latach, odnajdujemy tam siebie trudnych do rozpoznania na wyblakłych taśmach starych kronik filmowych.